Edyta Górniak i Justyna Staczkowska nie pogodzą się, pomoże wspólny występ na Sylwestrze w Zakopanem. Wideo data gaps równa się 0. Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Custom video embed Edyta Górniak o Staczkowskiej, chorobie Celina Dion i uzdrowieniu edukacji Cite Pomponik. TV Cite Side Edyta Górniak i Justyna Staczkowska, o co się pokłóciły? Edyta Górniak i Justyna Staczkowska pokłóciły się na zabój wiosną tego roku. Tuż po koncercie charytatywnym Telewizji Polskiej zorganizowanym w ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Po wydarzeniu Staczkowska ujawniła, że ona swoje honorarium przeznaczyła w całości dla Ukrainy. Wówczas wyszło na jaw, że gwiazdy otrzymały pieniądze za udział w koncercie, a nie wystąpiły za darmo, jak wszyscy sądzili. Dziewczyny, jak możecie tak kłamać? Nie potrafię pojąć, dlaczego zachowała się tak Edyta Górniak i Maryla Rodowicz, które zażądały najwyższego honorarium w koncercie Solidarni z Ukrainą oraz Natasza Urbańska, która również otrzymała wynagrodzenie za swój występ. Tego nie da się ukryć, bo są to pieniądze związane z instytucją publiczną i wszystko jest w umowach, napisała wówczas Staczkowska. Odnoszą się do swoich koleżanek po fachu. Edyta Górniak nie mogła tak tego zostawić i rozpętała się publiczna kłótnia między wokalistkami. Jak się okazuje, konflikt trwa do dziś i chyba raczej nieprędko dojdzie do pojednania. Niedługo obiedwie wystąpią na jednej imprezie, a mianowicie na Sylwestrze Marzeń w Zakopanem. Na dodatek obie ze swoimi synami. Nasz reporter zapytał Edytę Górniak, jak zareagowała na wieść, że Staczkowska również weźmie udział w koncercie. Okazuje się, że nie zrobiło to na niej wrażenia. Górniak zresztą stoi na stanowisku, że to nie jej, a Justynie powinno być głupio. Jak ja bym była na jej miejscu, to mi by trochę było teraz niezręcznie, bo ta szala się przechyliła na niekorzyść dla niej, bo to ona zaatakowała, wyznała nam. Dodała również, że i w sumie nawet się trochę ucieszyła, wiedziałam, że jak zaproponowano nam wspólnie z Alanem, to pomyślałam sobie, że fajnie będzie się spotkać muzycznie, szkoda, że nie możemy się przyjaźnić, bo nasze chłopaki się lubią. Górniak nie daje jednak żadnych szans na odzyskanie swojego zaufania do Staczkowskiej, to już jest teraz nie do odzyskania. To zaufanie jest już utracone bezpowrotnie. Słyszałam, że powiedziała ze sceny THE Voice, że pozdrawia Jok, rozumiem, że chcę się z tego wycofać jakoś, choć najprościej byłoby po prostu przeprosić. Ale dobrze, że nie pozostawia tego takim, jak było, tylko próbuje jakoś to załagodzić, dodaje. A co by zrobiła, gdyby Justyna do niej przyszła podczas jej występu? Nie uznałabym tego za szczerość, dlatego, że szczerze powinno się przepraszać w oczy. A zrobienie show przed kamerami odebrałabym jako rozgrywkę dla mediów, wyznała nam.